Szanowni Państwo, dzisiaj 28 czerwca 2020 roku, 101. rocznica podpisania traktatu wersalskiego. Jak co roku przedstawiciele klubu imienia Romana Dmowskiego w Łodzi udają się pod tablicę pamiątkową poświęconą Romanowi Dmowskiemu. Są trzy takie daty, kiedy to miejsce odwiedzamy. To jest rocznica śmierci, rocznica urodzin Romana Dmowskiego i właśnie podpisania traktatu wersalskiego. Traktatu, który przywrócił Polsce kresy zachodnie. Oczywiście nie takie jak w obecnym kształcie, ale te dzielnice, które zadecydowały o rozwoju, zwłaszcza przemysłowym, ekonomicznym II Rzeczpospolitej. To jest Wielkopolskę, to jest Pomorze, podwór Polski nad Bałtyk i pośrednio również poprzez plebiscyty powrót Śląska, wywalczony potem w powstaniach śląskich. Traktat wersalski nie był dokumentem idealnym, o czym świadczy szybka destrukcja tak zwanego ładu wersalskiego. Już 20 lat trwała destrukcja ładu wersalskiego, a rozpoczęta już dużo wcześniej. Natomiast było to z pewnością jedno z niewielu zwycięstw polskiej dyplomacji w wieku XX. I zwycięstwo, które nie jest tak oczywiście efektowne jak różne zwycięstwa zbrojne, chociażby zbliżająca się też rocznica Bitwy Warszawskiej, ale o takim zwycięstwie dyplomatycznym, które nie wiąże się może z dużą ilością fajerwerków, ale odniosło bardzo duży skutek dla państwa polskiego. Warto pamiętać tym bardziej, że była to realizacja koncepcji programowej obozu narodowego, silnej Polski na zachodzie, opartej właśnie o zachodnie dzielnice uprzemysłowione, rozwinięte dobrze gospodarczo, z większością ludności polskiej. I o tym warto pamiętać, nawet gdy dzisiaj przypada cisza wyborcza i dzisiaj składamy kwiaty, w ten sposób składamy hołd Romanowi Dmowskiemu, architektowi Polski niepodległej.